Święta jak co roku minęły zdecydowanie zbyt szybko, jako że wielu z was ma jeszcze chwilkę wolnego, wraz ze spółką SoftLeaks przygotowałem dla was miły akcent na koniec roku w postaci 30 najlepszych gier na pecety z 2014. Dodatkowo w ramach konkursu możecie dziś wygrać jeszcze jeden z trzech pakietów Ultimate Fishing Simulator wraz z najnowszym DLC-kiem Florida, a żeby go zdobyć, jak zwykle wystarczy pochwalić się w komentarzu jakimś ciekawym wierszykiem, na przykład na mym Steamie czas już pora na Fishing Simulatora. Powodzenia! Terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. RJ Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Lynn. Nie ma co ukrywać, że po genialnym Far Cry 3 i bardzo udanym dodatku Blood Dragon wszyscy zapartym tchem czekali na kolejny ruch Ubisoftu, który nie zamierzał się zatrzymywać, wprowadzając na rynek ekspresowo przygotowywaną czwórkę. Krótki czas produkcji nie budził zresztą szczególnych obaw o jakość tego produktu, jako że francuski deweloper posiadał już praktycznie gotowca, którego wystarczyło odpowiednio przerobić na next geny, a następnie wzbogacić o nowego charyzmatycznego antagonistę i ciekawą historię. Tym razem zamiast Rajskiej Wyspy wybór padł na malowniczo położony Kairat w środowisku Himalajów, a głównym złolem kontynuacji okazał się kontrowersyjny i niejednoznaczny Pagan Min, który być może nie dorównywał Wasowi Montenegro z poprzedniej części, ale i tak zdobył sporą rzeszę fanów. W 2014 doczekaliśmy się również iście rewelacyjnego powrotu jednego z najbardziej kultowych bohaterów historii gier wideo, jaki stąpał po tej elektronicznej ziemi. Mowa oczywiście o legendarnym BJ Blazkowiczu, który w New Order od Machine Games ponownie musiał chwycić za broń, podejmując się niekończącej dla niego walki z nazistami, którzy w ramach alternatywnie przedstawionej rzeczywistości wygrali II wojnę światową, zaprowadzając tym samym tytułowy nowy porządek. Restart zakurzonej już marki, której gwiazda przyblakła nieco po premierze przeciętnej odebranej części z 2009 roku okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a soczysta wymiana ognia w akompaniamencie klimatów rodem z bankartów wojny nadała grze odświeżającego charakteru. Swój kolejny comeback w świecie gamingu zaliczył także ikoniczny obcy, który po licznych produkcjach, w których sprowadzano go do roli mięsa armatniego, ponownie stał się realnym i śmiertelnym zagrożeniem, któremu tym razem sprostać musiała córka głównej bohaterki filmowego uniwersum Ellen Ripley o imieniu Amanda w ramach pełnoprawnego horroru z perspektywy pierwszej osoby. Co ciekawe, przygotowanie tegoż tytułu powierzono weteranom z Creative Assembly, którzy do tej pory zasłynęli głównie świetną serią Total War, ale śmiało można stwierdzić, że ze swojego zadania wywiązali się znakomicie, gdyż Alien Isolation wyszło przepysznie pod względem klimatu, budowania napięcia oraz samego wykonania kultowego kosmicznego stwora. Everybody hold tight. Here we go. W kosmos odleciała również seria Call of Duty, która po kiepskim odbiorze Ghostsów musiała w końcu tchnąć nowego ducha w swoją dołującą z roku na rok serię. Po pierwsze zdecydowano się zatem na powierzenie marki nowemu i debiutującemu w tym uniwersum studiu Sledgehammer Games, a następnie postarano się o angaż znanego aktora Kevina Spacey w roli antagonisty. Odpowiednich usprawnień doczekała się także sama rozgrywka, w której w boju wykorzystano specjalne egzoszkielety zwiększające moc bojową żołnierzy oraz umożliwiającą zdecydowanie szerszy zakres ruchu, wpływający na mobilność protagonisty. Tradycyjnie dla franczyzy nie obyło się również bez licznych, oskryptowanych do granic możliwości scen akcji w trybie single, jak i wzbogaconego o wiele nowych mechanik modułu multiplayer. Bezpośrednią konkurencją dla naprawdę udanej strzelanki spod szyldu Activision okazał się długo wyczekiwany Titanfall, wyprodukowany przez Respawn Entertainment, powstały zresztą wskutek inicjatywy dwóch byłych pracowników firmy Infinity Ward. Bez problemu można również powiedzieć, że przetarcie multiplayerowych szlaków debiutującego studia wyszło wprost perfekcyjnie, a dynamiczne starcia pilotów potrafiących okiełznać potężne mechy, które można było również rozbudowywać o nowe bronie i ataki specjalne, tak bardzo spodobały się graczom, że w sequelu pokuszono się również o fantastyczną kampanię dla jednego gracza, o której opowiem oczywiście przy okazji odcinka z 2016 roku.
Pamiętacie może jeszcze ten świetny zapis z rozgrywki pierwszych Watch Dogsów, który wręcz rozpalał wyobraźnię milionów graczy podczas targów E3 w 2012 roku? Nowa marka Ubisoftu wyglądała na nim jak pełnoprawna produkcja nowej generacji, która swoją jakością wykonania miała potencjał na wyznaczenie nowego kierunku rozwoju całej growej branży na lata. A jak to finalnie wyszło już po premierze? No nieźle, aczkolwiek nie da się ukryć, że tytuł ten dostąpił potężnego downgrade'u pod względem audiowizualnym, a i sam gameplay nie należał do szczególnie odkrywczych, ponieważ było to w zasadzie nieco uboższe pod kątem mechanik GTA, z tym, że urozmaicone różnymi hakerskimi sztuczkami, którymi dysponował główny bohater. Francuski gigant pomimo różnego odbioru swoich największych przedstawicieli wciąż jednak nie dawał za wygraną, ponieważ poza Far Cry'em i Watch Dogsami na ówczesnym rynku pojawiła się również kolejna, tym razem w pełni przygotowywana na PC-ty i konsole 8 generacji wersja cyklu Assassin's Creed. Unity, bo właśnie taki podtytuł nosiła nowa historia, przenosiła graczy do XVIII-wiecznego Paryża podczas rewolucji francuskiej, osadzając w głównej roli niejakiego Arno, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników płynnym parkurem posługiwał się zarówno w zakresie wchodzenia, jak i schodzenia z budynków i innych przeszkód, co stanowiło nie lada usprawnienie docenione przez fanów. To natomiast, co przy tworzeniu nowego Assassina nie wyszło, leżało w totalnie skiepszczonej optymalizacji oraz licznych błędów, które były nie do przyjęcia jak na tytuł noszący miano Next Gena. Father, Marius? It's good to see you again. Well, how do I look? Every inch the Roman soldier. You look fine, my son. Welcome home. Przesadnie wysokimi ocenami nie mógł pochwalić się Rise Son of Rome, do którego moim zdaniem bardzo niesprawiedliwie bardzo szybko przyległa łatka benchmarka prezentującego nowe możliwości graficzne silnika CryEngine. Faktycznie, oprawa graficzna najnowszej produkcji Crytek'a była zaprawdę imponująca i myślę, że nawet dzisiaj nie odbiega ona od współczesnych standardów, działając przy tym bardzo płynnie na starszych komputerach. Największe pretensje graczy, jak i profesjonalnej krytyki co do tego tytułu kierowane były głównie w stosunku do spłyconego systemu walki opartego na sprytnie schowanych quick time eventach oraz szybko wkradającej się monotonii podczas zabawy. Nieco gorsze pod względem graficznym The Evil Within oferowało w zamian zdecydowanie bardziej skomplikowaną historię, ciekawszych bohaterów oraz iście zakręcone uniwersum, które wciągało na blisko trzykrotnie dłuższą kampanię dla jednego gracza. Dodatkowo, jeśli lubiliście klimaty czwartego Residenta oraz plot twisty rodem z Alana Wake'a, propozycja Tango Gameworks była wręcz idealną odpowiedzią dla fanów, którzy marzyli o połączeniu obu marek w jedną produkcję. Tytuł ten zresztą mocno przypadł do gustu znacznie szerszej grupie odbiorców, która chętnie po niego sięgając, sprawiła, że nie tylko doczekaliśmy się jeszcze lepszej kontynuacji, ale i kolejnych pozycji dewelopera, takich jak intrygujące Ghostwire Tokyo czy tegorocznego hiciora w postaci Hi-Fi Rush. A skoro już zahaczyliśmy o japoński rynek gier akcji traktujących o różnych maszkaronach pokroju zombie, no to nie mogło tu również zabraknąć trzeciego Dead Rising, któremu generalnie przyświecała idea bycia lepszą, większą i ładniejszą grą niż wszystkie pozostałe części serii dotychczas. Przy okazji trójki Capcom postarał się również o nieco poważniejszą fabułę, jak i mroczniejszą paletę barw, nie rezygnując oczywiście ze swoich największych atutów, takich jak setki zombiaków pojawiających się jednocześnie na ekranie oraz coraz to bardziej wymyślnych narzędzi mordu, którymi mogliśmy zakończyć ich bytowanie. W swojej własnej trylogii na tamte czasy doczekał się także popularny Sniper Elite od Rebellion, który przenosił polowanie na nazistów w tereny drugowojennej Afryki. Z nowości zaś, poza ulepszoną oprawą graficzną, gracze mogli skorzystać z usprawnionych mechanik strzelectwa wyborowego, efektowniejszej rentgenowskiej kamery prezentującej najlepsze fragi na przeciwnikach oraz bardzo fajnym trybem kooperacji. Tradycyjnego multiplayera oczywiście również nie zabrakło i choć może nie jest on tak popularny jak ten z czwórki czy piątki, tak wciąż można znaleźć na nim chętnych do wspólnej zabawy. Bawy po sieci. Segment akcyjniaków zakończymy kolejną petardą, która wzięła nas wszystkich w 2014 roku z zaskoczenia, zachwycając nie tylko fanów tolkienowskiego uniwersum. Middle-earth Shadow of Mordor rozgrywał się pomiędzy Hobbitem a pierwszą odsłoną Władcy Pierścienia, opowiadając tragiczną historię Taliona, jednego ze zwiadowców Gondoru, który po ataku sił ciemności traci swoje życie, a następnie zostając wskrzeszony, łączy swoje siły z przywiązanym do jego bytu elfickim upiorem w krwawej wendecie przeciwko mrocznym sługom Saurona. Pod względem formuły
fabuły rozgrywki, Cień Mordoru został zaprojektowany tak, aby zespolić w sobie wszystkie najpopularniejsze mechaniki z serii Assassin's Creed i Batman Arkham Asylum, natomiast od siebie Monolith dodało jeszcze fantastyczny tryb Nemezisa, który mobilizował do mozolnego przebijania się przez kolejne hordy przeciwników celem dekapitacji upatrzonego wroga. Hear my vow. My vow of defiance. Tym oto sposobem przechodzimy do gier o charakterystyce RPG i chociaż wiem, że wielu z was nie lubi Lords of the Fallen, ja z uporem maniaka będę stał twardo przy swoim, że była to gra naprawdę solidnie wykonana. Dość powiedzieć, że po dziś dzień jest to jedyny Souls-like, którego w ogóle przeszedłem, ponieważ nie ma co ukrywać, że był to jeden z łatwiejszych tytułów tego typu na rynku, zwłaszcza jeśli odpalaliście go w trybie New Game Plus, jak na gameplayu, który właśnie widzicie. Wówczas nasza postać wbijała się w kolejnych przeciwników jak w masło, a gracz mógł w pełni napawać się pięknymi widoczkami i naprawdę dobrym designem zbroi, przeciwników czy też lokacji, które czasami wręcz zapierały dech w piersiach. Świetna, ładna, a przy tym naprawdę tania produkcja, za którą trzeba dać około 15 zł na Steamie. Serdecznie polecam. Zresztą same Soulsy też doczekały się wówczas sequela, który po dziś dzień uważany jest za najgorszą odsłonę cyklu przez graczy, którzy narzekali w nim na płaski i nieciekawy level design, zanikanie przeciwników, czy też wdzierającą się bardzo szybko nudę i brak tego przysłowiowego czegoś, co zachwycało w pierwszej, jak i trzeciej części. Co ciekawe, zupełnie odmienne zdanie na ten temat mieli profesjonalni recenzenci, którzy to z kolei wręcz rozchwytywali produkt From Software pod niebiosa, bardzo chętnie przyznając mu najwyższe noty, przez co sama podstawka ma obecnie najwyższą średnią procentową ocen ze wszystkich Dark Soulsów. No cóż, jak widać, czasem lepiej pod tym względem po prostu sprawdzić samemu i ocenić daną grę indywidualnie. Do podobnego kazusu można zaliczyć trzeciego Dragon Age'a, którego to recenzje wskazywały na jednego z najlepszych roleplayów od lat, a tak naprawdę stała za tym po prostu bardzo ładna otoczka, która skrzętnie zakrywała wszelkie niedogodności, takie jak nieciekawa eksploracja, nudnawe dialogi, czy też w końcu zatrważająca wręcz ilość questów, których budowa śmiało mogłaby konkurować z najbardziej randomowymi MMO. Wciąż była to jednak świetna propozycja dla fanów, która rozbudowywała znane uniwersum, podejmowała wątki z poprzedniczek, a także pozwalała spędzić w swoim ulubionym świecie setki godzin, no ale trzeba było przy tym naprawdę wiele samozaparcia. Odwracając nieco sytuację, produkcje spod szyldu Pirania Bytes raczej nie kojarzą się współczesnym graczom z najlepszymi ocenami w branży, ale za to już cieszą się naprawdę sporą bazą fanów, którzy w ciemno zakupią każdy kolejny produkt, który wyjdzie spod ich rąk. Tutaj sprawa komplikuje się jednak na tyle, że o ile pierwszy czy nawet drugi Ryzen mogą pochwalić się powszechnym uznaniem wśród graczy, tak trójka chyba najbardziej spolaryzowała nawet najwierniejszych miłośników cyklu, którzy niemal jak główny bohater dzielili się na różne obozy, uznając ją za grę wybitną, przeciętną czy nawet absolutnie beznadziejną. Who are you exactly? I am Mathras, immortal and unique. Right. So why aren't you out there hanging out with your Deadwalker friends? First of all, I don't have any pals. I'm a little too old for that. Secondly, I find your implication that I am associated with them most unpleasant. Idąc dalej w tym kierunku, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej z moich ulubionych produkcji Spiders, która pomimo tego, że została wręcz zmiażdżona przez krytykę, stanowi kawał naprawdę fajnej historii, z którą polecam się zapoznać i to nawet pomimo nieciekawej grafiki, toporności przewyższającej pierwszego Gothica, czy też korytarzowego i ciasnego charakteru poziomów. Wszystko to naprawdę blednie przy rewelacyjnie zaprojektowanych towarzyszach, ich wzajemnych relacjach oraz związanymi z nimi różnymi wyborami moralnymi, a i sam finał potrafi być naprawdę zaskakujący. Apeluję i gorąco polecam, dajcie Bound by Flame szansę, zwłaszcza że można go kupić za mniej niż 5 zł. Dawno, dawno temu, w mrocznych czasach średniowiecza, jeszcze w 2002 roku, swoją premierę zaliczył belgijski niskobudżetowy RPG, który niesłusznie bywał porównywany do Diablo, będąc tworem znacznie bardziej skomplikowanym i nastawionym na eksplorację, aniżeli tylko tłuczenie i sieczenie tysięcy wrogów na ekranie. 12 lat później, za sprawą akcji crowdfundingowej na Kickstarterze, ci sami oryginalni twórcy z Larian Studios pokusili się o prequel wydanego przed laty oryginału, prezentując Divinity Original i jak się szybko okazało, była to dla nich przepustka do pierwszej ligi deweloperów tej kategorii. Clan, guard the stick of truth while we defend the fortress. Aye, aye. Aye, aye. We're not playing pirates, Clan. Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs.
Jeśli miałbym osobiście wskazać na mój numer jeden dzisiejszego zestawienia, najpewniej byłby to South Park Kijek Prawdy, który w doskonały i wyjątkowy sposób przeniósł realia jednej z moich ulubionych animacji dla dorosłych na przestrzeń gry wideo. Obsidian Entertainment, pomimo różnych opinii, nie raz i nie dwa potrafiło udowodnić, że na RPG-ach to zna się jak mało kto, pokazując to choćby w równie udanym Fallout New Vegas czy drugim Kotorze, ale zaprawdę to, co udało im się osiągnąć przy okazji przygód nowego wśród doskonale zgranej ekipy z uwielbianego uniwersum, zasługuje na osobne wyróżnienie. Nic tylko brać i grać, o ile oczywiście nie straszne są wam ciężkie, a czasami naprawdę mocne żarty i sytuacje, w których znajdują się bohaterowie. A teraz, moi mili, ponownie wracamy do gier z perspektywy pierwszej osoby, z których bardzo ciekawą propozycją był polski Enemy Front od warszawskiego City Interactive. Proces tworzenia tej drugowojennej strzelanki był niezwykle burzliwy, zaś sama koncepcja na grę była wielokrotnie zmieniana, na co z pewnością wpływ miało użycie silnika CryEngine, jak i również angaż samego Stuarta Blacka, który to opuścił zespół jeszcze przed premierą finalnej wersji gry. Ponownie, podobnie jak w przypadku kilku innych produkcji z dzisiejszego odcinka, jeśli spojrzycie na nią wyłącznie z perspektywy recenzji, będzie to przeciętny, a może i nawet słaby tytuł, który za to po daniu szansy i dłuższym ograniu może okazać się naprawdę fajną alternatywą dla popularnych i drugowojennych marek, takich jak Call of Duty czy Medal of Honor. Nikt za to nie powinien mieć większych problemów z pozytywną oceną The Vanishing of Ethan Carter, który to projekt stanowił debiutanckie dzieło studia The Astronauts pod wodzą zasłużonego dla polskiego game devu Adriana Chmielarza, spod którego to ręki wyszedłby chociaż kultowy Painkiller. Zaryzykuję nawet śmiałą tezę, że w segmencie tak zwanych symulatorów chodzenia, ciężko o lepszy i bardziej dopracowany tytuł, który nie dość, że posiada intrygującą, wciągającą historię, to jeszcze jest dopieszczony pod kątem technologicznym, no i swoją drogą do kupienia za 15 zł na Steamie. Polecam. Skoro mieliśmy już symulator chodzenia, no to czas przypomnieć sobie o tytule umożliwiającym wcielenie się w najsłynniejszego złodzieja w gamingu. Thief z 2014 roku ponownie pozwalał wcielić się w łotrzyka Garetta, który grabił najbogatszych w mieście stylizowanym na styl wiktoriański, poznając jednocześnie ich największe i najmroczniejsze sekrety bez pozwolenia, ale robił to jakby płynniej, ładniej i zdecydowanie prościej niż poprzednio, stanowiąc produkt skierowany do szerszej publiczności, niemniej nie robił już tego tak zręcznie i wciągająco jak przy okazji kultowy trylogii, za co zresztą oberwało mu się w recenzjach. Tym niemniej dla fanów jest to pozycja jak najbardziej nie do przeoczenia. Ostatnia strzelanka na dziś to można powiedzieć taka czarna owca w licznej rodzinie Borderlands, która miała na siebie bardzo fajny pomysł, ale gdzieś tam jednak po drodze pogubiła się w fazie produkcji i finalnie nie wyszła tak dobrze jak powinna. The Prequel oparto bowiem na fajnym koncepcie fabularnego pomostu pomiędzy pierwszą a drugą częścią trylogii, w której to zadania naszym herosom zlecał nie kto inny jak główny antagonista z rewelacji części drugiej. My natomiast w trakcie wykonywania kolejnych misji mogliśmy obserwować powolną zmianę następującą w charakterze Handsome Jacka, aż do momentu, w którym stał się on narcystycznym dyktatorem znanym z dwójki. Wewnętrzną wojnę z samym sobą musiał stoczyć zapewne nie jeden z bohaterów przedstawionych w This War of Mine od 11-bit Studios. Ten nietypowy, artystycznie ujęty survival stanowił realistyczną grę strategiczną, w ramach której największym wyzwaniem, przed którym stawiano graczy, było dotrwać do kolejnego dnia, co wcale nie było takie łatwe, biorąc pod uwagę chroniczne problemy z zasobami, chorowitość sterowanych postaci, a także niebezpieczne ataki z zewnątrz, jak i liczne zagrożenia związane z nocnymi wyprawami po zapasy. Co ciekawe, ta polska produkcja nie tylko zapewniała dziesiątki godzin rozrywki, ale i posiadała wartość edukacyjną, i to na tyle dużą, że od 2021 roku uznaje się ją jako lekturę uzupełniającą w polskim szkolnictwie.
Wracając dziś już kolejny raz do Ubisoftu, nie mogę również pominąć Valiant Hearts, które akurat pod względem artystycznym biło na głowę niemal wszystko, co wyszło w 2014 roku, przedstawiając wzruszającą i piękną historię czwórki osób, których to losy splotły się wzajemnie w realiach I wojny światowej na przestrzeni okopów frontu zachodniego, a to wszystko za sprawą uroczego psa, którego życiowym celem było przywracanie trybów życia ludzkiego na właściwe tory. W produkcję tę zaangażowane było zresztą studio, które stworzyło Rayman Legends Origins, wykorzystując do niego ten sam silnik graficzny, dzięki czemu dzieło to pod względem audiowizualnym zapewniało absolutnie niezapomniane doznania, nie starzejąc się dziś ani odrobinę. Tego samego nie mogę natomiast powiedzieć o czwartych Simsach, które akurat zestarzały się bardzo kiepsko, a i przecież zjazd w stosunku do trzeciej części przy okazji czwórki był szeroko krytykowany zarówno w branży, jak i wśród graczy. Tak czy inaczej, niejako z obowiązku muszę o nich wspomnieć, bo to ważna gra w całym uniwersum elektronicznej rozrywki, a i przeszła ona w końcu na nieco oszukaną model free to play, zatem każdy z was może samemu sprawdzić, o co w ogóle tyle krzyku, chociaż w moim serduszku na zawsze najlepszą częścią Maxis pozostanie doskonała dwójka. Ostatnie 4 miejsca na dziś wyjątkowo przeznaczyłem na sportówki, zaczynając od produkcji, której już niedługo naprawdę będzie mi bardzo brakowało. O czym mowa? Oczywiście o Ubisoftowym The Crew, którego serwery zostaną wyłączone pod koniec marca 2024 roku, a jako że był to tytuł z sektora Always Online, niestety po tym wydarzeniu nie będzie już możliwości ogrania go bez dostępu do sieci, no chyba że jakiś miłościwy modder znajdzie sposób na stworzenie odpowiedniego patcha obchodzącego to niedorzeczne ograniczenie. No dobra, a po czym ja tak w ogóle płaczę? Ano po bardzo dobrym spadkobiercy Test Drive Unlimited z ogromną mapą do zwiedzenia, setkami wyścigów do przejechania oraz dziesiątkami aut do zdobycia. No po prostu szkoda. Zaskakująco dobrze ma się za to Assetto Corsa, która na premierę również nie zachwycała ocenami, ale za to z czasem zyskiwała coraz to większą popularność wśród odbiorców. Dość powiedzieć, że na samym Steamie regularnie loguje się aktualnie do niej nawet od 5 do 20 tysięcy graczy jednocześnie, co jednoznacznie pokazuje, że realistyczne simy wciąż są pożądane i mają rację bytu, nawet wtedy jeśli nie pochodzą one od dużego producenta, ale są bardzo dobrze wykonane. Włosi wykonali zresztą kawał naprawdę świetnej roboty, jeśli chodzi o wierne i realistyczne oddanie zachowania się sportowych samochodów na trasie, które najlepiej można było odczuć posiadając dobrą kierownicę. Wówczas gra brylowała na tle innych samochodówek na rynku i to nawet pomimo takiej sobie grafiki. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, wraz ze mną przy mikrofonie Włodzimierz Szaranowicz. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Na nowy silnik graficzny po kilku latach przyszła w końcu FIFA, która na sezon 2014-15 miała zapewnić niespotykane dotąd wrażenia pochodzące od realizmu animacji, poruszania się i reagowania na kolizje zawodników z innymi piłkarzami podczas meczu. Zapewnić miał to nowy silnik Ignite, który owszem, całkiem nieźle sprawował się w akcji, ale jego niedoskonałości spowodowały, że w grze było sporo błędów i przekłamań graficznych, które zresztą wywołały nową modę na fifowe memy w internecie. Osobiście wersja z numerkiem 15 to dla mnie również pierwsze spotkanie z trybem FUT i przyznam szczerze, że może nie był on tak rozbudowany jak obecnie, ale za to znacznie przyjemniejszy i przede wszystkim bardziej sprawiedliwy. Kiedy elektronicy wciąż kombinowali, jak tu zrewolucjonizować swoją kopankę, deweloperzy z Konami dopiero co powoli starali się wyjść z zimowego snu, jakim ewidentnie było przespanie całej siódmej generacji sprzętowej. No bo serio, Pro Evolution Soccer za czasów Xboxa 360 i PlayStation 3 był po prostu bardzo przeciętny, co zresztą dotknęło również i pierwszej edycji dedykowanej na rok 2015. Jak zwykle poprawiono nieco grafikę, dodano kilka pomniejszych nowości, wprowadzono coś na wzór FIFA Ultimate Team od konkurencji, ale summa summarum gracze byli już bardzo zmęczeni brakiem nowości i zbyt dużym progiem wejścia, który zaczął być wręcz wizytówką i standardem całej serii. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze zestawienie, które wraz ze spółką Softleaks przygotowałem dla was na koniec tego roku. Będę wdzięczny, jeśli podać jakieś własne propozycje w komentarzach, jeśli uważacie, że którejś z gry rażąco w nim brakuje, a i przypominam również o konkursie, w którym możecie wygrać jeden z trzech zestawów gry Ultimate Fishing Simulator wraz z dodatkiem Florida. Tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam was do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie.